dla Ciebie dotyczącym tego, jak dobrze kupować. Pierwszy filmik, ostatni filmik dotyczył zawartości lodówki, kuchennych szafek, półek, czyli tego, co powinniśmy mieć w domu, żeby zdrowo, szybko, łatwo i przede wszystkim też ekonomicznie gotować, ale żeby dobrze gotować z tych produktów, które mają się znaleźć w Twoich szafkach, najpierw trzeba wiedzieć, co kupić i jak kupić. Dzisiaj kilka fajnych, dobrych rad z bardzo popularnych sklepów, które pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze i tym samym kupować ekonomicznie. Jeśli obserwujesz moje story na Instagramie, to bardzo dobrze wiesz, że uwielbiam akcję Lidlową Kupuję, nie marnuję. Zazwyczaj pokazuję, jakie produkty udało mi się w cudzysłowie złowić, bo tak naprawdę to nie są łowy, ale to są normalne, zwyczajne zakupy, a akurat nasz Lidl bardzo mocno obfituje w przecenione produkty. Mam dla Ciebie produkty z trzech różnych sklepów i uwaga, jeden sklep totalnie Cię zaskoczy, bo nie jest zazwyczaj kojarzony ze sklepem spożywczym, a ja przyniosłam z niego prawdziwe spożywcze smakołyki. Jak wspominałam, chyba takim najbardziej znanym z akcji Kupuję, nie marnuję jest sklep Lidl, więc najpierw produkty z Lidla. Są to bardzo podstawowe produkty, które zazwyczaj i tak znajdują się w naszej lodówce, bądź też w zamrażarce, bo czasami kupuję je na zapas, a tym bardziej, jeżeli udaje mi się znaleźć produkt, który jest przeceniony przynajmniej o połowę. I tak więc, do zamrażarki zaraz pójdzie burger roślinny, Vemondo, jak najbardziej na pewno go znasz, jeżeli nie, to wypatruj na lidlowych półkach. Bardzo fajny, prosty skład, oczywiście w takich produktach przetworzonych, roślinnych. Uważamy na ilość sodu, bo dodatkowa ilość soli jest naprawdę zazwyczaj w nich bardzo wysoka, więc na to uważamy. Kolejny produkt, dobra kaloria, kiełbaski roślinne i uwaga, biała kiełbasa, jeszcze jej nie próbowaliśmy, więc dam Wam później też znać w innym wpisie, czy w innym filmiku, jak smakują te kiełbaski białe, bo ich jeszcze nie jedliśmy, za taką standardową kiełbasą białą nie przepadaliśmy, ale z racji na to, że był to produkt przeceniony i to uwaga, z 8,99 na 4,49, więc warto było spróbować, tym bardziej, że wcześniej ich nie jedliśmy. Guacamole. Oczywiście wolimy zrobić sami, jednakże jak zapewne wiesz, awokado jest dosyć drogim produktem. Tutaj guacamole w wielkości całego tego słoiczka, zaraz znajdę gramaturę, kosztuje 3,24 po przecenie, więc naprawdę moim zdaniem bardzo warto taki produkt kupić. Kupiliśmy dwa, jeden dla nas, drugi dla mamy, więc się podzielimy. Jarmuż, podstawowy produkt bez składu, bo ma tylko w sobie jeden składnik. Uwaga, herbata matcha. Jej pierwotna cena, i za tą też ją kupiłam, za taką cenę ją wcześniej kupiłam, 17,99, przeceniona na 8,99 i data przydatności do spożycia to jest marzec 2023, więc naprawdę mamy sporo czasu. Wzięłam od razu dwie, uwielbiamy matchę, pijemy ją wtedy, kiedy nie mamy ochoty na kawę, a chcemy jakiegoś takiego delikatnego pobudzenia fajnym produktem, który ma nie tylko dużą zawartość teiny, ale również sporą ilość antyoksydantów, więc walczy z naszymi wolnymi rodnikami. Masło orzechowe razem z kakao, fajny, genialny skład. Tutaj masło orzechowe o nieco gorszym składzie, ponieważ zawiera też olej słonecznikowy, olej palmowy i shea, ale uwaga, cały ten słoik w wielkości 650 gramów kosztował 3,74. To nie znaczy, że należy się nim objadać, bo był przeceniony i trzeba go koniecznie kupić, ale ja wielokrotnie robię wypieki z masłem orzechowym, a termin przydatności do spożycia jest naprawdę długi, bo jest to czerwiec 2023, także na pewno zdążymy, na pewno je wykorzystamy. No, taki produkt za taką cenę naprawdę było warto. Inka migdałowa. Mała zawartość białka, bo mleko roślinne, napój roślinny migdałowy po prostu zawiera jego śladowe ilości, ale ten produkt jest dodatkowo wzbogacany wapniem, więc duet idealny, będzie przepyszna matcha na mleku migdałowym, także rewelacja. I ostatni produkt z Lidla to jest, uwaga, kombucha. Też termin przydatności do spożycia jest bardzo długi, bo to jest 19 maj 2023, a taka butelka kombuczy to 2,49. Kupiłam dwie, jedną dla mnie, drugą dla Radka, także zobacz, można robić naprawdę produkty, można robić zakupy w bardzo fajny sposób, kupować produkty o wiele taniej, tylko trzeba poszukać. Ja wiem, że nie wszyscy mają być może to szczęście, bo niektóre Lidle są na tyle mocno oblegane, że jak tylko pojawia się tam dany produkt, to zazwyczaj on bardzo szybko znika z półek. Nasz Lidl jest wyjątkowy, bo mam wrażenie, że tych zdrowych produktów, tych
bardziej roślinnych produktów, jednak klienci nie poszukują akurat w tym Lidlu, więc my mamy to szczęście, że możemy się delektować niższymi cenami i fajnymi produktami, które i tak byśmy kupili. Gdzie szukać takich produktów? Bo wielokrotnie też mnie o to pytacie na story. Zazwyczaj jest to miejsce w lodówce, na którym jest położona taska kupuję, nie marnuję. Tam zazwyczaj się te produkty znajdują. Bądź też w swoim standardowym, już przynależnym miejscu są po prostu wystawione jako pierwsze, żeby od razu po nie sięgnąć. No i ta tutaj pomarańczowa etykieta będzie oznaczała to, że produkt jest przeceniony, a zazwyczaj on i tak ma przynajmniej termin przydatności do spożycia taki 4-5-dniowy, więc możecie kupić więcej takiego produktu, zamrozić go i później go wykorzystać wtedy, kiedy będzie na to potrzeba. A najbardziej to się cieszę z maczy i kremu orzechowego. Teraz produkty ze sklepu, który mnie ostatnio totalnie zaskoczył. Polo Market, ja zazwyczaj omijałam ten sklep szerokim łukiem, moja mama mi go polecała z racji na zazwyczaj bardzo dobre jabłka i pomidory, więc no w końcu zajrzałam i uwaga, też mają swoją półkę, a mianowicie nawet cały koszyczek w lotówce, gdzie są produkty przecenione, tylko te zazwyczaj mają 1-2 dni daty przydatności do spożycia jeszcze aktualnej, ale znalazłam świetne klopsiki roślinne i uwaga, kiełbaski roślinne z firmy One Day More, jest to też polska firma i uwaga, te produkty są wzbogacane w witaminę B12, żelazo i są bez soi. Tutaj klopsiki roślinne są na bazie białka grochu i podobnie kiełbaski. Już dzisiaj je próbowaliśmy, są naprawdę dobre, ale okej, co zrobić? Bo zobaczcie, tutaj jest przecena około 40%. Pierwotna cena tego produktu to 9,99. Znalazłam takich kiełbasek, no dobrych kilka paczek. No i poszłam po prostu do kasy, zapytałam, aha, ich termin przydatności do spożycia kończył się w tym samym dniu, w którym ja je znalazłam w sklepie, więc zabrałam kilka paczek dostępnych, bo i tak wiedziałam, że nikt po nie nie sięgnie i po prostu poszłam do kasy pytając, czy jest szansa je jeszcze przecenić. Jak najbardziej pani wręcz z uśmiechem, z dużą radością mi je przeceniła, więc ta cena 5,99 tak naprawdę nie była tą ceną, którą za nie zapłaciłam, a kupiłam jedną paczkę za 3,99. Oczywiście większość poszła do zamrażarki, druga część poszła dla naszych znajomych i dla mam, po to, żeby też sobie je zamrozili. Także naprawdę można czasami na zakupach oszczędzać, jeżeli ma się tyle szczęścia. No i na koniec sklep, który mówiłam, że totalnie Cię zaskoczy. Uwaga, Rossmann. W Rossmanie możesz kupić na przykład takie mieszanki roślin strączkowych, orzechów i pestek z firmy Soligrano i też były przecenione o połowę. Pierwotna cena 9,49, ja je kupiłam za 4,75. Jest to produkt, którego tak naprawdę data przydatności do spożycia może być bardzo, bardzo długa. Jest to produkt nieprzetworzony, zapakowany hermetycznie, więc jak najbardziej trzeba wykorzystać i po prostu kupić je taniej, jeżeli jest taka możliwość. Tutaj akurat w tej mieszance mamy soczewicę czerwoną, komosę białą, siemię lniane, no i tyle. Rewelacja. Pół kilograma za niecałe 5 zł, bardzo się opłaca. W drugiej paczce już inny kolor, mianowicie soczewica żółta, soczewica czerwona, słonecznie. I również taka sama cena, a nie, przepraszam, nawet niższa. 4,50. Ostatni produkt, który znalazłam w Rossmanie, to z Ekogramu przecenione białko rośliny. Ja teraz za niedługo wyjeżdżam na zgrupowanie. Czasami wolę się zabezpieczyć też w swoje produkty w momencie, kiedy jestem na zgrupowaniu i jak najbardziej odpowiadam za menu, ponieważ sama je tworzę, więc wiem, co się powinno znajdować w naszych posiłkach i w restauracji, ale niestety nie zawsze dania wegańskie czy wegetariańskie są dobrze odtwarzane, tak żeby mogła być pewna, że znajduje się w nich odpowiednia ilość białka, więc zawodniczkom, z którymi pracuję, które spożywają dietę roślinną na co dzień, też zazwyczaj polecam zabieranie ze sobą odżywki białkowej. Ja znalazłam tą, która jest mieszanką białek roślinnych, a więc zazwyczaj takie blendy polecam, to jest białko grochu i białko ryżu, więc na pewno poleci teraz ze mną do Hiszpanii na zgrupowanie, a uwaga, pierwotna cena 21,99, ja kupiłam za 10,99, więc znów przecenione o połowę, a termin przydatności do spożycia to 19 luty 2022, ale to też jest produkt suchy, już przetworzony, no bo jednak trzeba było zmielić i wysuszyć to białko grochu i białko ryżu, ale jak najbardziej poleci razem ze mną, będą koktajle, owsianki albo po prostu będę mieszała z napojem roślinnym i w taki sposób spożywała, jeżeli nie będę pewna dań, czy znajduje się w nich odpowiednia ilość białka. Zatem naprawdę można kupić fajne produkty spożywcze w Rossmanie.
Pamiętaj, że korzystanie z tego typu akcji i promocji to jest tak naprawdę nie tylko zaoszczędzenie Twoich pieniędzy, ale również ogromna pomoc dla środowiska i dla planety, ponieważ produkt, który kończy termin przydatności do spożycia, zazwyczaj w sklepie, jeżeli nie zostanie kupiony, zostanie wyrzucony. Szkoda go. Dzięki, że oglądałaś ten filmik. To mój drugi filmik w karierze, więc nadal jeszcze się wszystkiego uczę, ale mam nadzieję, że sposób, w którym przekazuję wiedzę, jest dla Ciebie odpowiedni i prosty i przede wszystkim łatwy do wykorzystania. Będę ogromnie wdzięczna za subskrypcję mojego kanału na YouTube, a także zapraszam Cię na Instagram, Facebooka i moją stronę internetową www.sylwiamaksym.pl. Tam moc roślinnych inspiracji, przepisów, jadłospisów, a także wskazówek dotyczących aktywności fizycznej i tego, w jaki sposób odżywiać się, suplementować i regenerować w momencie, kiedy jesteś zawodowym sportowcem bądź sportowcem amatorem. Serdeczne dzięki za to, że byłaś ze mną dzisiaj i do szybkiego zobaczenia.